deklaracjach dotyczących opłaty za wywóz śmieci przypomina mieszkańcom Urząd Miasta Suwałki. Wypełnione dokumenty należy złożyć w ratuszu do 17 maja, czyli najbliższego piątku. Obowiązek dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych i kamienic. Tymczasem spośród 5,5 tysiąca osób deklaracje złożyła niespełna połowa zobowiązanych. Jarosław Filipowicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta, przypomina, że opóźnienie w tej sprawie może skutkować kosztownym dla właścicieli postępowaniem administracyjnym. Apelujemy do właścicieli nieruchomości, by do 17 maja złożyli deklaracje tak zwane śmieciowe. W tej chwili wpłynęło do urzędu około 2000 deklaracji przy 5,5 tysiąca właścicieli nieruchomości, czyli jeszcze nie mamy połowy deklaracji, ale liczymy, że do tego 17 maja większość deklaracji zostanie przeniesionych przez właścicieli nieruchomości. Gdyby tak się jednak nie stało, no to my, urzędnicy, będziemy mieli znacznie więcej pracy, będziemy musieli przygotowywać decyzje administracyjne. Będą one się też wiązały niestety z egzekucją. Oczywiście zakładamy, że może być delikatne opóźnienie, ale mówimy tutaj o paru dniach. Jeżeli po prostu te deklaracje nie wpłyną, będziemy musieli podjąć postępowanie administracyjne. Co wtedy grozi takiej osobie? Takiej osobie grozi to, że postępowanie egzekucyjne polega na tym, że przychodzi komornik. Mówimy tutaj o takich ekstremalnych sprawach i jakby należności wynikające z opłat za odbiór nieczystości. No, wyegzekwuję. Druki deklaracji zostały dostarczone drogą pocztową. Właściciele, którzy nie otrzymali druków, mogą je pobrać w ratuszu albo ściągnąć ze strony internetowej Urzędu Miasta. W deklaracjach należy wpisać adres, formę własności, rodzaj zabudowy, sposób gromadzenia odpadów i liczbę rodzin zamieszkujących dany budynek. Osoby, które będą segregować śmieci, zapłacą mniej. Obowiązek złożenia deklaracji związany jest z ogólnopolską zmianą w gospodarce śmieciowej. Parlament musiał dostosować polskie przepisy i normy recyklingu do unijnych wymogów. To pociągnęło za sobą szereg decyzji, w tym wzrost cen odbioru śmieci. Tak jak w całym kraju, samorządy na Suwalszczyźnie musiały podjąć niepopularne decyzje o podwyżkach. Można powiedzieć, że zmiana zagospodarowania odpadami jest spowodowana przez nasz rząd. Niestety ustawa została przyjęta o zagospodarowaniu odpadami i jakby powierzona samorządom, czyli samorządy odbierają śmieci i je zagospodarowują. A oczywiście koszty ponoszą mieszkańcy.